wczoraj było święto, więc byliśmy z wszystkimi pielgrzymami, którzy tu dotarli. My trochę z innej strony, ale udało się też do naszej Pani, prawda, z pielgrzymką, z intencjami, jakie nosimy w sercu i w głowach, do tronu jej tutaj, do Częstochowy. A chciałem też, to jest takie podstawowe, ale chciałem pokazać moim przyjaciołom, księżom z Burundi, jak wygląda religijność, pobożność Maryjna i wiara naszego Kościoła. Wszyscy, którzy stanowimy jeden Kościół tutaj w Polsce, więc chciałem im to pokazać. Byliśmy w Krakowie w Łagiewnikach, potem byliśmy w Auschwitz w celi śmierci świętego Maksymiliana, dokładnie dzień jego. Ja mówię, na niebowzięcie trzeba do Częstochowy, nie może być inaczej, prawda? To taki powód, żeby się pomodlić razem ze wszystkimi. Potrzebujemy tam dużo tych łask Bożych, bo sytuacja i Kościoła, zwłaszcza społeczeństw tych krajów, jest trudna, powiedzmy tak eufemistycznie prawie, bo to tak ciągle na pograniczu wojny i pokoju, więc miejmy nadzieję, że z pomocą Bożą jakoś się rozwiążą te sprawy, z czasem wyłagodzą. Dużo jest świadectw. My w Burundi cieszymy się, prawda? To było tragiczne wydarzenie, ale Kościół to pojmuje w tym wymiarze też eschatologicznym. 40 męczenników, młodych kleryków, niższego seminarium, męczenników braterstwa, którzy nie zostali zamordowani tylko za to, że nie chcieli poddać się tej tendencji podziałów na rasy, że oni są jednym narodem, jednym Kościołem. Więc. Ale to wymaga czasu, wymaga cierpliwości, wymaga też modlitwy i nawrócenia serc każdego z nas, tam żyjących, pracujących, czy dotyczy to wszystkich bez wyjątku, wszystkich mieszkańców tamtego kraju. No i takie nasze intencje tutaj do Matki Bożej, za jej wstawiennictwem u Syna. Kościół ma jako podstawową misję to, co wszędzie, ewangelizacja. Ewangelizacja. Z tym, że jak napisał jeden ksiądz w książce o arcybiskupie Ruchuna, był taki biskup, arcybiskup Gitegi, Joachim Ruchuna, który zginął, został zamordowany po prostu w zasadce. Zabity, tak jak potem kilka lat później jeden z nuncjuszów też tam zginął, nie w tym samym miejscu, ale w tym samym kraju. Więc jeden z autorów, autor tego mówi tak, po 100 latach ewangelizacji, w sumie to nie jest tak wiele, 100 lat. Jeśli przypomnimy sobie początki chrześcijaństwa w Polsce, jeszcze już po koronacji Chrobrego były jeszcze, prawda, powstania i rewolty pogańskie, bo jeszcze dążono do pogaństwa, więc napisał tak. My jesteśmy jak ta skała, czy kamień leżący w rzece. Woda nas opływa, my jesteśmy z zewnątrz już dosyć mokrzy, ale wewnątrz nasze serce jest nadal twarde jak skała nieprzeniknięta. Trzeba dużo pracy, żeby tą skałę pokruszyć, skałę twardego serca pokruszyć i wzruszyć i trochę ją nawrócić, prawda? To wymaga dużo, dużo pracy i dużo, dużo czasu. Więc mówię, jest ewangelizacja, przede wszystkim ewangelizacja. To jest pierwsza rzecz, pierwsza misja Kościoła. Jeśli tego nie będzie, no to nie mamy sensu nawet nie istnienia, jeśli nie głosimy Chrystusa, prawda? No to co my głosimy w takim razie? To jest pierwsza podstawowa misja. Poza tym, no jak to bywa w krajach misyjnych, zwłaszcza w krajach, no cóż tu ukrywać, biednych. To jest opieka zdrowia, więc szpitale, ośrodki zdrowia, przychodnie, to wszystko, które prowadzą nawet nasze siostry tutaj. Mamy siostry polskie, trzy szpitale prowadzą siostry kanoniczki Ducha Świętego z Krakowa. I siostry karmelitanki aktywne też prowadzą jeden szpital, duży szpital i mają, ale to bardzo duży szpital i szkoły, szkolnictwo. To jest kraj młodych ludzi, to jest kraj, który ogromnego przyrostu naturalnego,
Państwo nie może podołać sytuacji jako takie. No z różnych racji, prawda? To jest organizacja państwowa jako taka. No jest dosyć ułomna jeszcze w krajach, byłych koloniach. Trzeba przyznać też, że te kolonie zostały w marnej kondycji zostawione przez kraje. Miał chyba rację któryś z naszych polityków mówiąc, myśmy nie mieli kolonii, ale ci co mieli, to powinni sobie zrobić jeszcze po raz kolejny rachunek sumienia. Więc te kraje zostały w takiej marnej kondycji zostawione. I ich do tej pory jeszcze borykają się z tymi problemami, więc edukacja, więc szkoły. Wystarczy powiedzieć, tylko jedna archidiecezja Gitega prowadzi ponad 120 szkół różnego typu. Więc to są ogromny wysiłek też. Z tym, że to jest we współpracy z rządem, także Ministerstwo Edukacji pokrywa część kosztów. To nie tak, że wszystko spada na kościół, ale organizacja, zarządzanie, utrzymanie i tak dalej. No. Internaty ogromne, bywa w internacie 800 uczniów, 1000 uczniów w internacie, więc trzeba im zapewnić jakiś posiłek, jakieś, prawda, minimum wygody, no i dyscypliny, żeby... I są to, później się okazuje, że są to najlepsze szkoły również w rankingach, ponieważ są prowadzone w pewnym stylu, z pewnym doświadczeniem. Prawda. Szkoły państwowe nigdy nie osiągają poziomów tych szkół katolickich, które są... Powiedzmy katolickich, no bo tam chodzą również muzułmanie, ewangelicy i wszyscy inni do tych szkół. Z tym, że są szkoły katolickie, nieraz może przesadzamy. Nawet muzułmanie są obowiązani do udziału w mszy świętej. U nas byłoby to może nie do pomyślenia, ale tam to jest normalne. Szkoła katolicka, więc jest msza święta. Muzułmanie, nie muzułmanie, skoro jesteś w tej szkole, więc przyjmujesz zobowiązania i regulamin jest taki. Nie ma od tego, prawda... Ale oni chodzą i wiedzą, że... Bo to jest ich przyszłość. Oni też rozumieją, że bez edukacji, bez wykształcenia to dziś nie ma szans, prawda? W świecie współczesnym, postindustrialnym. W tym systemie globalizacji to... Oni są daleko, od, w samym ogonku tej globalizacji. Otóż oni oferują światu dzisiaj tylko... Można powiedzieć, z punktu widzenia ekonomicznego, tylko deser, to znaczy kawę i herbatę, bo tam produkuje się tylko kawę i herbatę, a nie mają nic innego, także do zaoferowania. Poza tym, że misjonarzy, bo kraj cię cieszy ogromną ilością powołań, to jakaś łaska boska, pańska nad nami czuwa. Mamy ponad 600 księży własnych w kraju, bo misjonarzy już nie ma, jak wiecie. Ta historia się toczy. I mamy ponad 500 seminarii kleryków, tylko diecezjalnych, nie mówię o powołaniach zakonnych. Nasze zakony misyjne, tych ksawerianów włoskich, karmelitów polskich, czy inne, mają ogromnie dużo powołań mają tam. Także to jest źródło też, prawda, i takiej nadziei. Pracują księża z Burundi, pracują w różnych krajach. Nie mówię już o krajach europejskich, jak Francja, Niemcy czy Holandia. Tam laicyzacja takich dotknęła, że oni potrzebują dzisiaj duchowieństwa z Afryki. Ale również w krajach afrykańskich. W Czadzie, w Środkowej Afryce, w Burkina Faso, w Wybrzeży Kości Słoniowej, w Zairze. No, my jesteśmy malutkim krajikiem. To jest kraj może jednego województwa. 10 milionów ludzi. Więc to jest kościół też, automatycznie kościół dość, powiedzmy liczebnie, jak na Afrykę, to dość duży, bo to ponad 5 milionów wiernych. I z ogromnym entuzjazmem uczestniczy w życiu. To 5 milionów jest bardzo aktywnych w kościele. To też jest taki znak. I stąd jest dużo powołań być może. Stąd też ich już obecność. Obok nas są dwie diecezje. W Kongo jest diecezja Uvira i w Zambii myślę, że diecezja Tabora. To są diecezje dwa razy takie jak nasz jeden kraj, czyli 8 diecezji razem wziętych. Ale i tam też potrzeba, prawda? Tam odległości, wszystkie, cała infrastruktura też wymaga obecności misjonarzy, więc nasi tam jadą już. I poza tym, że mamy problem uchodźców.
kraj Burundi, będąc sam krajem uchodźców, przyjmuje też do siebie. W tej chwili około 60 tysięcy uchodźców z Konga i z innych krajów przebywa w Burundi. A samych Burundyjczyków z różnych powodów. Były to kiedyś powody polityczne, później powody takie, inne, ekonomiczne też. Mamy w tej chwili ponad 350 tysięcy uchodźców w krajach sąsiedzkich, którzy przebywają w Rwandzie, w Ugandzie, w Kongo, w Tanzanii, najwięcej w Tanzanii, więc też wymagają opieki duszpasterskiej. 350 tysięcy to powiedzmy to ze 250 tysięcy katolików tam jest, to jest jedna prawie diecezja, która mieszka za granicą, siedzi w tych obozach, pozostaje w tych obozach dla uchodźców. To są obozy dla uchodźców, to są całe miasta dla uchodźców, zarządzane i administrowane przez Organizację Narodów Zjednoczonych, ONZ. Ale potrzebują, oni się opiekują z tej, jakby to powiedzieć, z tej innej strony. A duszpasterstwo zostawiają kościołowi, więc trzeba tam też wysyłać księży. Biskupi tam jeżdżą z wizytami, odwiedzają nawet bierzmowania, czy jakieś sakramenty. Trzeba zorganizować katechezę w tych obozach, trzeba zorganizować im podręczniki nawet i tak dalej, i tak dalej. To jest cały wysiłek kościoła na ten skierowany. Nie ma frontu właściwie, który nie byłby, jak to powiedzieć, bardziej wymagający jeden od drugiego i trzeba się dwoić i troić. I oni to wszystko to robią, ci księża tam starają się, tak. Tam Kościół bardzo miał, w początkach ewangelizacji otrzymał taki charakter naznaczony takim specyfiką misji ojców białych Afryki, misjonarzy Afryki, założeni przez kardynała Lawizery. I od tamtego czasu ten Kościół jeszcze żyje tą tradycją. To jest ponad 125 lat, ale ta tradycja ojców białych tam kwitnie. Ojców białych już tam nie ma, praktycznie. Nawet jeden Polak był, niedawno wyjechał, bo ze względów na zdrowotnych musiał przyjechać na leczenie do Polski. A oni nie mają powołania akurat. Więc to, ale to jak to w Kościele, prawda? No, te dary Ducha Świętego się tam rozkładają. Raz jest, raz są powołania w jednym, raz nie ma i tak dalej. To zawsze się uzupełnia. Ważne, żeby jak to mówią Włosi, nie starać się o to terapię, jak to, ta zawzięta terapia, że musimy za wszelką cenę, nie? Nawet nieważne, czy Duch Święty wzbudzał nam powołania, czy nie, my musimy trwać i robić coś. To nie. To akanimento terapeutico, jak to mówią właśnie, żeby to dać, spokojnie podejść do sprawy, bez paniki, po prostu przyjrzeć się sytuacji, w jakiej się jest i dostosować się, według sił dostosować się do potrzeb. Także to jest ciekawa praca misjonarzy. Ja odwiedzam jedne misje, inne, prawda, gdzie mnie zapraszają. Nie zawsze mogę, bo są inne nieraz sprawy wynikają, ale... To jest, mówię, na to o tyle kraj ciekawy, że na przykład wszystkie uroczystości państwowe są połączone z uroczystościami kościelnymi. Tam na wszystkie uroczystości, jakie są państwowe, najpierw jest poprzedzana w katedrze, msza święta w katedrze. I prezydent, choć nie katolik, i jego żona siedzą w pierwszej ławie, w pierwszym rzędzie, asystują liturgii, a potem dalsza część już świecka, laicka, uroczystości państwowych. Bo tak było, właśnie tak było, kraj był ukształtowany za czasów ewangelizacji, tej pierwszej ewangelizacji. Oczywiście Kościół wymaga tam pogłębienia, jak mówiłem, wymaga jeszcze wzmocnienia, wymaga zwiększonego wysiłku ewangelizacyjnego. W tym, bo nie chciałbym muszę wspomnieć, bo duchowieństwo czy misjonarze to jest dopiero mały wycinek pracy duszpasterskiej. Tam gro duszpasterskiej pracy spada na ramiona, czy jak się na barki katechetów. Tam katechiści się to mówi chyba, nawet nie katecheci, a katechiści. To są ludzie, którzy właściwie to są ludzie głębokiej wiary, świeccy wszyscy, którzy z pokolenia na pokolenie prowadzą właściwie ten Kościół. Dopiero od niedawna ta sieć parafii zaczyna się jakoś zagęszczać. A kiedyś to były ogromne odległości między jedną parafią, każda parafia po kilkanaście, po kilkadziesiąt kaplic dojazdowych.
Więc ja się kiedyś żartował, jeden z misjonarzy do mnie mówi tak, no byłem na środę popielcową, to już odprawiliśmy i Wielkanoc i zesłanie Ducha Świętego, bo za pół roku tam pojadę znowu. Więc to była taka sytuacja. A jak odwiedzałem jedną misję, tam nie wiem, może wtedy odwiedziłem 6-7 kaplic po południu jednej soboty. Wszędzie zostałem ludzi na modlitwie, czy to rozważanie Pisma Świętego, czy adoracja, czy różaniec, czy tak dalej, prowadzone przez katechistów. Księdza nie było, no naturalnie, bo był jeden misjonarz i jeden ksiądz burundyjski w parafii, odległej o kilkadziesiąt kilometrów. A Kościół żyje, zorganizowany właśnie, zorganizowany, czy kierowany, czy no, akcja duszpasterska, czy w ogóle no, ewangelizacja poprzez katechistów. To jest piękny przykład. Ja byłem zaskoczony. Ja nawet nie wyobrażałem sobie, że tak może funkcjonować Kościół. Prawda? U nas to wygląda zupełnie inaczej. A tam to jest wspaniały przykład. Jak można, zresztą wszędzie chyba w Afryce, w większości. Nie wiem, no, znam mało Afrykę, prawda? To trudno mi powiedzieć, ale chyba większość krajów, kościołów afrykańskich właśnie bazuje na pracy katechistów.